Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, trzeci raz już widzimy się w grze Dungeon Crawler. I tak, można powiedzieć, że jest tu nadal demko, ale nie do końca, tym razem widzimy się w wersji beta, która trochę pozmieniała, nie powiem, że jakoś dużo, ale po prostu przedmioty, które się dostaje za wygranie przebiegu, teraz są szczęśliwe łapki poszczególnych postaci zamiast jakichś tam powiedzmy, no przedmiotów. I tak, poza tym nie wiem, czy coś się zmieniło, no ale... Dziś po prostu będziemy grać Feliną i nie wiem, czy to jest zamierzone, czy nie, ale względem wersji, którą widziałem wcześniej, trochę się to pozmieniało. Głównie dlatego, że mamy to, ale zamiast wskaźników laserowych, które pozwalały atakować temu Cream Puff, co uwaga, uwaga, spoiler, to jest kotek domowy, mamy sztylet, tak czy inaczej. Idziemy i... Nawet nie wiedziałem, że będą poziom trudności. Dobra, tak czy inaczej, idziemy na normalnym. 14 podejść i... Oto i Cream Puff. I okej, widzę, że zmieniło się też parę rzeczy, bo nie ukrywam... Trochę podejrzewam sobie, jeśli chodzi o tą postać. Kiedyś było tak, że... to kod dostaje siłę, my jej nie dostajemy. I mieliśmy rzeczy, które bezpośrednio mówią, żeby zaatakował. Teraz widzę, że tutaj synchronizuje... ten... jak to się nazywa? Siłę z nami, czyli my też dostajemy ten bonus. Nie można jej zaatakować, czym jego i... ja. Ostatnia rzecz to to, że... jak my zostajemy zaatakowani, to... wtedy atakuje wroga i... przy okazji nie kojarzy też tych dźwięków. Nie, są inne, definitywnie. Tak czy inaczej, no, złapaliśmy tarczę, złapaliśmy pierścień, pierścień dał nam siłę. Jesteśmy już chronieni, więc złapmy teraz nożyki. Nie, definitywnie się pozmieniało, bo inaczej. Przez na pewno o wiele więcej odgłosów. Fajne, ale... No, tak czy inaczej widzicie, kot atakuje zawsze, kiedy nas atakują, więc... Tak naprawdę, grając pod defensywę, kot i tak będzie powoli eliminował wrogów. Natomiast grając pod ofensywę, po prostu będziemy ich szybko eliminować, a jak już nas uderzą, to kot jeszcze bardziej będzie nam pomagał, więc... Co zrobimy, to zrobimy, a i tak będzie dobrze. Teraz na przykład pierwszy wróg wyeliminowany, no i kot odda za 5, bo kot zawsze bije tyle, ile ma siły. A co za tym idzie, można powiedzieć, że zanim się rozkręci, trochę czasu minie. Ale nadal, 5 obrażeń gratis, co tam dla 5 obrażeń gratis, więc ja to narzekać nie będę. I proszę, wygraliśmy. Teraz tak, co my tu mamy może do wyboru? Mamy zatruty sztylet, świetna rzecz. Spinacz. To chyba weźmiemy, bo 2 obrażenia jest razy siła, nie plus siła. A jako, że mamy jeden pierścień i będziemy chcieć dużo siły dla kota, to może być fajne. No i szczęśliwy patyk, czyli randomowy damage. Bierzemy w takim wypadku paperclipa, czyli spinacza biurowego. I tak, 2 gluty takie pospolite. Każda tylko jest za 9, więc trzeba będzie trochę tarczy nałapać. Nie, pierścień, nie uciekaj. Trochę pechówka. Ale dobra. Teraz tak spróbujmy złapać bardziej tarczę. Uff, dostaniemy obrażenia. Nie udało się wychwycić wystarczająco. Ale nie powiem, żeby było źle i tak. Są to minimalne, jak widać, rany, więc tak. Teraz spróbujmy to rozegrać mądrzej. Spróbujmy złapać tarczę. Chciałem jeszcze pierścień, ale odpuśćmy sobie pierścień. Chyba nie ma na niego nadziei już w tej bitwie. Chcemy po prostu nożyki, jak najwięcej tarcz. Nie przejmując się kotem, który jest w sumie fajnym dodatkiem nadal. Ale no. No, potrzebuję trochę czasu, żeby się rozkręcić. Więc tak. Chyba może teraz pierścień by się udało jakoś zgarnąć, to spróbujmy znowu. Tak, wiem, że jeszcze pewnie kiedyś zginę przez te moje chciwości i próbę zgarnięcia pierścienia. Okej. I teraz potrzebujemy 6, mamy siły 3. Więc spinacz, jeśli nie wypadnie, to powinien ubić. Jak przynajmniej nożyk też to ubije oczywiście, ale no, chciałem pokazać, że spinacz też da radę.
I okej, złoty sztylet, bomba albo skarbonka. Oczywiście, że skarbonka. Skarbonka jak raz się słopie, to daje po prostu monety i tyle, więc... No nie ma żadnej negatywy, jeśli chodzi o dodanie jej, a może dużo pomóc. I teraz tak, standardowo tutaj wybieramy jeden z dwóch jakby atutów. Zobaczymy, jakie nam się trafią. Możemy albo więcej fluffu, więcej tych przeszkadzajek, albo trochę wody. Weźmy delikatną wodę. W ten sposób tarcze będą trochę bardziej pływać, więc łatwiej będzie je wychwycić. I dobra. Dwa lodowe gluty. Będzie to w takim razie spokojniejsze. Możemy bez trudu skupić się najpierw na zbieraniu pierścienia skarbonki. Ale w następnej rundzie będzie już trochę niebezpieczniej. Bo oba będą atakować, a będą miały też osłonę. Tak czy inaczej udało się zgarnąć pierwszy raz pierścień, więc super. Teraz pytanie, gdzie pierścień spadnie? Idealnie. Oj, 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 normalnie dla wrogów idealnie spadł. Łapiemy go. Dwie tarcze i spinacza. Oczywiście, że tarcze i spinacz musiał uciec. Okej, tak czy inaczej, a 5. Czyli potrzebujemy jeszcze dwie tarcze, co? Zagarnij bezpieczniej. Spróbujmy złapać po prostu tarczę. Reszta tam będzie pierdołą. Kto wie, może Felina właśnie będzie naszym pierwszym zwycięstwem. Tutaj na odcinku i też moim ogólnie, bo jak sobie trochę grywałem prywatnie, głównie nie będę ukrywał z Scrapiem, czyli tym od magnesów, ani razu nie udało mi się wygrać, ale ja mam po prostu tak zwany skill issue, więc tak. I uwaga, widzicie? 10 ze spinacza. Udało się. Udało się w końcu złapać spinacz w dobrym momencie. No ale dobra, mniejsza z tym. Pierwszego gluta powinniśmy wykończyć, drugiego minimalnie nie wykończymy w tej rundzie. Ale w następnej co bym brał, nie brał i tak już po nim, więc... Spróbujmy zrobić to, co ciągle chciałem zrobić, czyli wykończyć dziada spinaczem. Nawet się udało złapać tylko spinacza, więc wow. I proszę, 12 w niego ze spinacza. Teraz tak, czy mamy tutaj coś ciekawego? Hitgun jest ciekawy. Ale nie wiem, czego chcę. Small Shield Coin nie. Dark Sword... nie. Powiedziałbym, że raczej bym szedł po skipa. Żadna z tych rzeczy nie jest dobra. No proszę. Trochę się tutaj zmieniło. Ale trochę bardzo. Co? Wow! Pewnie dla wielu to już jest takie nic. Ale dla mnie to są nadal fajne nowości. Dobra, odpłyńcie ryby! Może złapię... Nie! Urgh. Nie udało się. Dobra, tak czy inaczej odpocznijmy w takim wypadku tutaj. I tak, nie żałuję tego, że przyszedłem na tą betę. A myślę, że to może być coś trochę, powiedzmy, gorszego, bo często bety mają eksperymentalne rzeczy po prostu, które niekoniecznie muszą wejść ostatecznie. Ale tutaj warto było. Tak czy inaczej, naszym przeciwnikiem jest Prickwood, czyli chyba to co zawsze. Tak, pierwszym turem mamy spokój, potem będziemy u kolce, więc trzeba będzie dużo tarcz zbierać. Zatem idzie złapmy najpierw pierścienia, reszta rzeczy nieważna. W sumie powinien też jak najwięcej obrażeń, ale ja to ja, więc skupię się najpierw na zebraniu skarbonki, żeby mi potem nie graciła. I w sumie, jak już mam trochę wody, przydałoby się jeszcze zdobyć coś, co by zmieniło wodę w inny, jakby, żywioł. Jeśli da się tak to nazwać, chyba? A, to jest dobre określenie. W truciznę albo w lawę, tak szczerze, bo to są dwie rzeczy, które powodują, że te... Nazwijmy je po prostu kłębkami kurzu. No to jest chyba nawet adekwatna nazwa. Będą po prostu coś robić pozytywnego dla nas. A teraz tak, 30 tarczy i czy... Okej, jak odbija się atak, to idzie i tak w nas. Okej, myślałem, że jak kot będzie bił, to że po prostu nic nam się nie stanie, ale jednak. Więc dobra, mamy tarczę. Już teraz nie powinniśmy się aż tak przejmować tym, że dostaniemy jakieś obrażenia. I złapmy tego spinacza, bo mamy już 7, więc 14 obrażeń ze spinacza to dosyć ładny wynik. No i przekaz nożyk.
Prawie, że teraz będziemy już dostać po 10 za każdym razem. Więc lada moment będzie już ten chwil, kiedy będziemy musieli łapać po prostu głównie tarcze. Co też tutaj teraz spróbuję zrobić. Okej, dwie tarcze, nie najgorzej. Prawda, trochę mała ławo, jeśli liczyć na to, że będziemy chcieli jeszcze jakiś cios mu zadać. Potrzebujemy co najmniej 20 obrony. I dobra, mam na styk 20. Szkoda tylko, że pierścionka nie podniosła, ale nie będę narzekał, tak jest dobrze. I okej. Nie wydawało mi się, że dostać. A dobra, zapomniałem, że on jeszcze gryzł. No tak. Dobra, anyway. Pierścień. Mam tarcz więcej, niestety. Znowu dostaniemy trochę. Ale już coraz więcej mu bijemy, więc. W sumie, jeśli to wygramy, to i tak się będziemy leczyć. Bo tu dopiero na jakimś tam trudniejszym poziomie się nie leczy, więc spróbujmy złapać jak najwięcej nożyków. Aj, dzięki, gro, po prostu. Ty zawsze wiesz, jak mnie zawieść. Dobra. Spinacz już powinien wykończyć. Więc. Oczywiście, jak na złość, teraz złapiemy z nim pierścień i tarczę. Tak czy inaczej, no. 22 obrażenia ze spinacza, moim zdaniem dobry wynik. Okej, okay, i co teraz tu mamy? To się nie przyda, bo to trzeba mieć wyniki, których nie mamy. 10 bloków między turami zostawia się, albo więcej rzeczy wpada nam do maszyny. Weźmy blok mastera. Jest tak, skrzynia, czyli jakiś... A, perk, okej, to jest perk, ale jest ciężka walka. Tutaj natomiast jest kowal i jest opcja wywalania przedmiotów. Na razie mamy mało fundusza, to pójdźmy tutaj. Ciężka walka to nie problem. Natomiast perkomat jest świetny. Więc tak. Pierścień i skarbonka. Z tego wszystkiego została nam skarbonka. I okej. Okay. Jeśli teraz uda się złapać tarczy i pierścień, to mamy wystarczającą obronę. I tak, udało się. Świetnie. Świetnie mówię. Nawet nie ma co narzekać. Jest po prostu dobrze. Okej, 16 obrażeń, co oznacza, że potrzebujemy 3 tarcz. Nie, 4 tarcz. Przy czym jedna musi być duża. Ale okej, jest pierścień, jest spinacz, więcej nie trzeba. Szkoda, skoda. Tak, skoda. Szkoda, że spinacz był przed tym. Pierścień nie ma, ale ja tam będę narzekał. I tarcz. Połyła, za mało. A nie, no styk. Idealnie. Okej, teraz ten będzie był jeden unik, widzę, i część rzeczy będzie nam skakać. Jest to problem? Nie. Dobra, mamy nożyk skaczący nawet, złapany, więc nieźle. I wystarczająco bloku, żeby przeżyć. Wszystko. Teraz tak. Jeśli złapię te dwie tarcze i spinacz, to 10 bloków na następną rundę mi przejdzie. No pan tarczę spinacza już niekoniecznie, brawo ja. Po prostu brawo ja. Ale nadal. Idzie lepiej niż myślałem, że będzie iść. A nawet jeśli sami będę mógł robić ataków, no to mam nadal kota, który świetnie będzie się w tym sprawdzał i... Na ten moment bym powiedział, że na czym mi bardziej zależy na tarczach i pierścieniu. I okej, okay, tarczy już mamy wystarczająco. Ale to teraz kolejna to już jest fajny bonus, który na następną rundę może przejść. Więc spróbujmy złapać ich jak najwięcej i do tego spinacz. Oczywiście, że spinacz musiał zostać nie złapany. Ale ja się nawet powiem szczerze, nie dziwię, że tak to wychodzi. Ja nigdy nie byłem dobry w tych takich chwytakach. Ja się też nie, żebym dużo grał na chwytakach czy coś. Dosłownie raczej zdarzyło się z raz czy dwa razy w jakimś tam nadmorskim wypoczynku. Niestety tylko jeden sztylecik, więc nie zdamy mu obrażeń. No ale kot już bije za 11, więc pięknie. Więc okej, teraz co by się działo, jeśli jakikolwiek atak zdobędziemy, powinniśmy już się pozbyć tego pierwszego oponenta. Dlatego też w pierwszym tak nie złapiemy jedną tarczę. Za mało, żeby nawet się wybronić jakkolwiek. Ale może teraz? No, oh! Dobra, wybronimy się. Fajnie. Gorzej jest, że znowu żadnych ataków. Czemu ja gadam takie oczywiste oczywistości? Sami widzicie, co się tam dzieje. Dobra. To teraz... Tak. 2 ataki poproszę. Mamy 2 ataki.
który by nie był pierwszy, czyli tak nie ma znaczenia, niestety spinacz. Mówiłem, że nie ma znaczenia, po czym powiedziałem, że niestety spinacz. Brawo ja. Ale tak, ogólnie chciałem po prostu, żeby spinacz był drugi, bo lubię patrzeć na jego numery, jeśli jakiś fajny się wyciąga. Natomiast jeśli chodzi o resztę, to jak mówiłem, nie ma to szczególnego znaczenia. I dobra, 10 bloków mam na następną rundę, co jest warte uwagi. Bo bądź co bądź, ci zawsze potrzeba 16. Dobra, mamy już. Mamy już nawet 9 następną rundę, przy czym to nie mam potrzeby. Więc spróbujmy złapać spinacza. Mamy co? 30 obrażeń w takim wypadku leci ze spinacza. I wygraliśmy. Okej. Okay. Teraz co tu mamy? Blok na siłę. Świetna rzecz. Świetna rzecz. Nawet to wezmę, szczerze mówiąc. 4 bloki na jedną siłę. Bardzo dobra oferta. Nawet nie myślę o pozostałych. I zobaczmy, co tutaj się teraz pokaże. Okej, okay, już wiemy, co się pokaże. 20 więcej życia, albo 20% więcej obrażeń od zwierząt. Obrażeń od zwierząt, niech kot będzie potężniejszy. Teraz tak, 3 walki, czy jakiś pokój i tajemnica, a potem rycerz bloku i wiele. I jakiś nowy wróg komarnic. Ryba, która oczywiście będzie dorzucać kolce i zwykły glut. Dobra, to zacznijmy od najprostszej rzeczy, która istnieje, czyli od przygotowania się defensywnego, czyli tarcza. No i przy okazji fajnie, że wpadł też pierścionek. Dobra, jak to już mamy z głowy, to teraz łapmy cokolwiek, co nam pozwoli ofensywnie się pobawić. Oczywiście sztylet i spinacz musiał uciec, ale no, cokolwiek jest, więc jak dla mnie, git. Uhu. A to ciekawe. Czyli ten dziad zasłania nam wszystko, co w połączeniu z rybem nie jest najlepsze. A one coś robią? Tak. Okej. Okay. Dajmy szansę na to, że nie trafią ataki. Świetne. I chociaż jest tutaj teraz ta niewiadoma wielka przez to, że no, jesteśmy zatuszowani, to podoba mi się. O, i odblokowaliśmy Benny Beaver. Jakąś postać udało się odblokować. Przez przypadek. Świetne. Dobra. Teraz tak. Nie potrzebujemy za dużo, ale i tak spróbuję złapać tarczę na wszelki wielki. Świetnie. Przy okazji znowu to, więc fajnie. I teraz tak. Nie potrzebujemy za dużo, bo wszystko jest ok. Dlatego też złapmy świnkę skarbonkę. I okej, zobaczymy, ile wolnych obrażeń kot zada. Nic, bo nie trafił. A tak. A ja muszę zostać zaatakowany, żeby to było. Okej. Fajnie już. Opadło. Problem tylko w tym, że. No, jakby. To najłatwiej powiedzieć. Aha, jeszcze 2 kolce. Złapałem? Nie, nie złapałem. Wiecznie będziemy mieć tuż, bo mamy wodę. Zawsze tutaj w tym wszystkim. A co za tym idzie, niestety. Może to być bardzo powolna rozgrywka. Okej, okay, nożyk. Nie jest kolec, ale może po kolcu. Nie, po kolcu niestety nie atakuje. Kot, szkoda. No nie! Jadzie, zły, niedobry. Gdzieś tutaj. Ej, to będzie powolne. Nawet nie wiem, czy nie lepiej będzie po prostu pozwalać się bić tylko po to, żeby kot ich powoli wykończył. Pewnie tak. Nie wiem, co więcej tu mogę o tym powiedzieć. Ta walka wydaje się trudniejsza i wredniejsza niż to, co było reklamowane jako trudna walka. Jeśli będę łapał tarczę nadal, dalej. Będę tutaj próbował walczyć. Zrobić coś głupiego. Bo widzę energetyka. Za tym idzie każde 4 obrony, które mam, będzie się zmieniały teraz w siłę, więc kot bije teraz 12. Co? Przekłada się na 15, dzięki temu, że mamy tam jedno to jeszcze ulepszenie. Och, będę tego szybko żałował, jestem tego pewien. A spróbujmy złapać znowu jak najwięcej bloku i znowu to przeróbmy. Jak już muszę się tak tutaj dręczyć przez tego kołomarnica, no co przynajmniej
przynajmniej zróbmy z tego jakiś pożytek. I okej, będzie kolejne. Aha, prawie nic. Oczywiście musiałem kolce złapać. Nie, no, przyznajcie, że to co ty jest, to zupełnie peak game play. Nawet nie wiem co robię. Nie widzę co się dzieje, ale jest. Okej, czy potrzebuję jeszcze trochę? No fajnie by było złapać jeszcze te ze dwie tarcze. Nawet się udało. I dobra. Teraz jestem już broniony. Jak mnie uderzą, to kot powinien ich wyeliminować. Super. Teraz tak, widzę noża. Nawet jeśli otrzymam obrażenia, to dla mnie to jest nic. Ja po prostu muszę jak najszybciej skończyć tę walkę, bo nie chcę, żeby to trwało w nieskończoność. Więc nożyk. Jeden. I reszta tutaj może będzie? Nie ma. Nawet jeśli był, to po prostu nie trafiłem. W ogóle da się jakoś przyspieszyć animację? No, game speed normal, fast, ultra. Dobra, daj mi fast. Nie ma co tak patrzeć na animację dokładnie cały czas. Okej, widzę nożyka. Chyba się udało. Tak, udało się wygrać. A, oczywiście. Musiałem wcześniej złapać kolce. Jeden nożyk musiał uciec, ale nie będę narzekał. Magnes. Tak, będziemy mogli łapać metalowe przedmioty w pobliżu w jedno miejsce. A metalowe przedmioty u nas oznaczają głównie nasze nożyki i spinacza, więc będzie fajnie. I znowu jakiś nowy przeciwnik, to jest Monohive. I dosłownie ul na monocyklu. Podoba mi się. No i teraz tak, dzięki temu, że mamy Magnesa, to łatwiej będzie nam łapać co niektóre rzeczy. Mam na szczęście wystarczająco tarczy, żeby się wybronić. Kot będzie oddawał za 4. Okej. Okay. Tak. Kolce niestety też są metalowe, więc o tym trzeba pamiętać. Dobra, mamy spinacza, mamy chyba nożyk i pierścień, przy czym spinacz jest po tym wszystkim, więc fajnie. Teraz tak, ryzykujemy czy nie ryzykujemy? A, pozbądźmy się ryby, być bezpieczni. Dobra. No i 10 bloków na następną bundę. I teraz pytanie, co on tam nam dorzuci? Miód. Okej. Okay. Ale myślę, że to będzie coś gorszego. A tutaj po prostu mam to, że to, co dotknie miodu, to się do niego przyklei. Dobra, w takim wypadku zrobimy głupotę, jaką jest wzięcie kolca, ale po to, żeby też wziąć pierścienia. Teraz tak, czy idziemy po skarbonkę? Nie, nie ma co. Oczywiście będę starał się łapać, ale tak. Co to za hamowa? Wiesz, czy to widzieli? Okej. Okay. Musiałem otrzymać dodatkowe obrażenia, bo inaczej by to po prostu... No możliwie nie było w moim wykonaniu. Tak się... Czyli... Powiedzieć, złapmy ten oczywisty magnes i nożyki, żeby wygrać, ale nie. Chwyt tak musiał wyrazić swoją opinię. Na szczęście drugi nasz chwyt był wystarczająco dobry. I co my tu mamy? Prawdziwa tarcza? Nie. Mały miecz. To by było naprawdę dobre, ale wezmę jednak body armor, bo on daje nam regenerkę cały czas. Uuu. To jest jakaś skrzynia? Mystery chest. Okej. Okay. Czyli będą ciągle skakać. Co to się stało? Czy to samo mi sobie wskoczyło? Okej, dostaliśmy butelkę leczniczą, którą można ulepszyć. Jest z kategorii szkło, ale nie jest używalna. To jest ważna rzecz, nie należy do przedmiotów używalnych, więc zdobyliśmy właśnie jakby formę leczenia prawie że nieskończoną, która będzie nam naprawdę pomagać chyba. To jest tak, pierwsza rzecz zrobiona, druga... powinniśmy... O, chyba tarcza. Jak taka myśl, nie ma niczego tutaj innego, co by teraz było takie wielce potrzebne, więc tak, udało się. Wybroniliśmy się, no i nawet jeszcze dwie przejdę nam na następne. Tak, gra może myśleć, że zrobiła coś złego, chociaż w rzeczywistości jest inaczej. Bo mogę teraz tą mega tarczę łatwo złapać sobie. Jednakowoż na razie odpuszczę, bo widzę tutaj idealną okazję na pierścień został oczywiście. Ale no, butelkę leczniczą, tak, to najłatwiej można określić. To był mój główny cel. I mamy tarczę, taką fajną, która się użyje dwa razy, bo to był jedyny przedmiot.
Więc proszę, jesteśmy zablokowani, czy zablokowani, obronieni. I tak, no jest dobrze. Bierzemy butelkę leczniczą oczywiście, Magnesa, licząc, że zbroja też przyjdzie, ale dobra. Nożyk też może być. Więc tutaj, widzę skarbonkę, widzę nożyka z potencjalną szansą na spinacza. Mamy skarbonkę, mam nożyk, mam tarczę. Idealnie. Idealnie, po prostu. Nie, świetnie jest. Świetnie. I okej, mam pełne życie, więc teraz tym się nie trzeba przejmować. W tą rundę będziemy mieć spokój. Więc spróbujmy tak. Kolejność niestety trochę zła, ale nadal. Nadal ulepszy nam to trochę ataka, więc jest git, jak zwykłym mówić. Teraz tak, nożyk za 15, nożyk za 15. A teraz tylko się wybronić, już będzie po sprawie. Chyba, że złapiemy nożyka. To nożykiem to szybko skończymy. A no, złapaliśmy. Razem z tarczą i pierścionkiem. Zobaczcie mi proszę, czemu ja takie dobre chwyty mam wtedy, kiedy nie są potrzebne i to jest świetne, to jest fajne, to jest jeszcze lepsze. Długi pierścień. Dobra. Odpoczynek. A, czy jesteś wyważonego na odpoczynku? Są świnki skarbonki. To jest moja odpowiedź. Jeśli zdobędziemy dwie, to byłoby super. A jest jedna, ale nadal. 9 monet, nieźle. O, i to tu jest? Alchemik. Okej, zmiany materiałów. I kowal. Pójdziemy na to tym razem, bo... No, nie będę ukrywał, zastanawiam się trochę, jak będzie działać ta zmiana materiałów. I dobra, pierwsza runda, on nic nam nie robi. Spróbujmy złapać jak najwięcej tarcz. Powiedzmy, że nie jest to idealnie to, co chciałem, ale niech będzie. I teraz energetyk z kolejnymi tarczami. Dziękuję. Więc trochę dużo siły, tak najdelikatniej mówiąc. I tak. Teraz zaczyna się trochę więcej komplikacji, będzie nas atakował, będzie się bronił. Ale no. Jeśli będziemy łapać wszystkie tarcze i pierścionki, to wydaje mi się, że będziemy na spokojnie mogli to przeżyć. Dosłownie, nie jestem pewien, że on ma jakikolwiek atak, który będzie w stanie się przebić przez nasze predyspozycje blokowe. Dobra. Najpierw spróbujmy tutaj odkopać zbroję. No nie do końca się udało. Jednakowoż nie będę narzekał, i tak jest fajnie. I teraz spróbujmy zbroję chwycić. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Pytaki nigdy nie będą po naszej stronie. Ale dobra. Znowu się nie udało i teraz 22. Najłatwiej mówiąc, challenge accepted. Powinniśmy bez problemu mieć 22. No, już mamy. I teraz... A nie, jeszcze nie mamy. Kurczę. Branie zbroi teraz jest ryzykowne. Myślę, że energetyka też chwyca, ale dobra. Dostajemy dwa obrażenia. Jednak za to mamy zbroję, a po walce i tak się wyleczymy, więc... Oj, oj, oj! Oj, 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 rycerzyku, ty nawet nie wiesz, jaki błąd popełniłeś. Nie wolno we mnie multi-atakami rzucać. Oj, nie wolno. Co robisz? Mój kot cię po prostu ubije. Tak na śmierć. Okej, no znowu dostaniemy obrażenia, ale jak mówię, nie trzeba się ich bać, bo nie dosyć, że się wyleczymy, to jeszcze mam butelkę leczniczą w swojej kolekcji, więc tja. Co będzie, to będzie. Teraz tak, tutaj joink. Udało się nożyki? Tak, udało się nożyki. Spinacza niestety nie, ale... No nie będę aż takim chciwcem, żeby narzekać, że jest źle, bo spinacza nie złapałem. Chociaż teraz może się u taką wziąć. A no mamy. Jest świetnie. Wybronimy się na styk. I teraz tak, w tej rundzie znowu będzie robił to samo, więc... Ja powiem, że idźmy na bezpieczną trasę. Próbujmy zbierać nożyki, zbroje. Takie pierdulety. I tak to ugramy. Teraz tak, jeśli trafi się zbroja, to jeszcze lepiej. Nożyk to po prostu perfekto. No i jest sensownie. Nieważne, jak tak jest, to może spróbujmy jeszcze bardziej przyspieszyć grę. No czemu by nie? Nie wiem, czy muzyka też przyspiesza, czy mi się wydaje. Tak. Fajny. Fajny taki
Myk. Może przyznać, że nie każda gra to robi, ale na pewno niektóre to robią. Chyba, że teraz mam znowu Delulu i dosłownie wydaje mi się, że coś jest, a tego nie ma. Perfekcyjnie, perfekcyjnie. O, i atak idealnie dla naszego kota. Więc bierzemy jak najwięcej tarcz. I tak. Czy to jest wystarczające, żeby wybronić? Nie. Czy jest to wystarczające, żebym był usatysfakcjonowany? Jak najbardziej. I okej, dobra, ultra to może jednak trochę dla mnie za szybko. Na faście jeszcze mogę grać, ale na ultra to aż nie widzę, ile dostałem obrażeń, z czego, co kto robi. Tutaj jeszcze tego dam radę to zobaczyć. Chociaż najchętniej to bym grał na normalu. Nie wytłumaczyć, co to miało być. Jakiś żart był, a nie chwytak. Dzieje. No dziękuję. No dziękuję. Gdyby jeszcze raz mi nie chwytło, to ja bym się już po prostu złamał całkowicie. I co my tu mamy? Reward Room, ale chyba będziemy mieć dodatkowego chwytaka. Fajna rzecz, ale nie, weźmy większy zasięg magnesów. Teraz idziemy tutaj. Tak. O, tylko to. Okej, czyli można fajnie zmieniać materiały wszystkiego, na co się chce. Okej, fajnie. To może zmienimy pierścienie w drewno? W ten sposób będą pływać. Tak, łatwo będzie je chwytać. Zawsze będą, pływać. Zróbmy tak. Czy coś jeszcze jest w sumie? A to już zróbmy na drewno i zobaczmy, co jest tutaj. Za 16, 2 do 1, okej, okay, tak. Tutaj 4, to też tak. I na ostatnie, czy możemy coś ulepszyć? Chyba nas już na nic nie stać. Ale nadal jest dobrze. I teraz tutaj mamy po prostu walkę, tu mamy perki, ale trudną walkę. Przejdziemy na trudną walkę, bo jakby inaczej. I dobra. Zresztą nie wiem, czy lepszym pomysłem nie byłoby wziąć się jednak, zrobić z pierścień metal. Jak teraz myślę. Ale, co ja tam będę narzekał. Tak jest fajnie. I teraz zobaczmy, czy uda się energetyka. Nope. Nie uda się. Tak czy inaczej. Tym, gdzie możliwe, że będzie. A, w tej rundzie mógłbym energetyka fajnie rzucić, więc weźmy. I uwaga. Pierwsza siła. Niestety nie wszedł idealnie. Ale i tak jest fajna sprawa. I teraz weźmy tutaj. Może się uda. Oj, oj, oj. Blisko było. Tak się inaczej mam. Za mało bloku. Ale wystarczająco dużo innych pierdół. I ja nie będę już znowu się w to bawił. Teraz tak. Cel to butelka lecznicza. Jeśli się uda, to świetnie. Jeśli nie, to. Nie ma tragedii. No, udało się. Świetnie. Teraz już kot będzie zaraz prawdziwym po prostu poskramiaczem wszelakich istot żywych i umarłych. Dobra, o, 25. O, całkiem sporo chcą mi zadać. Nie wiem, czy jest czas jeszcze tutaj się szykować, bronić, czy coś, nie. Spróbujmy te. Jakąś ofensywę zrobić, oczywiście. Piękna ofensywa wyszła, jakby inaczej. Okej. To pierwsza rzecz, tutaj spróbujmy tą butelkę, bo czemu by nie? Okej. I teraz tak, energetyka chyba się nie uda złapać, ale spróbować można zawsze. No, nie udało się, a szkoda. Gdybym go miał, to teraz byłoby tak fajnie, żebym po prostu mógł bezproblemowo zrobić super potężną ofensywę. Aha, dzięki, chwytak. Co gra chyba nie jest przystosowana do grania na szybszym niż normal, czasami jak tak myślę. A, my graliśmy na ultra nadal. Wow. Chciałem, że na fasta przerzuciłem. No cóż, udało się wygrać, ale kosztem bardzo wielu obrażeń. Zróbmy tego rerolla, może coś fajnego będzie. Weźmy różdżkę. Zawsze można trochę podleczyć.
No i aktywujemy, żeby zobaczyć, co tym razem się czyli trafi. Okej, okay, już wiem, co się trafi. A każdy atak daje trucizny, czy pierwszy przedmiot podwójnie? Oczywiście, że pierwszy przedmiot używany jest podwójnie. I teraz, który był który w sumie? Bo tam widzę, że mam do wyboru dwóch bossów jakby. To dobre pytanie, który był który, bo osobiście nie pamiętam. Ale patrzcie, teraz jak gram na normalnym tempie, czy na tym najwolniejszym, dużo lepiej wychodzi to pytanie. Chyba trzeba być naprawdę grać na tym tempie, bo chwytanie tutaj dużo precyzyjniejsze się wydaje. Okej, pierwszy przedmiot każdej rundy to jest dosłownie pierwszy z pierwszego chwytaka tylko. Muszę przyznać, to powoduje, że jest to trochę słabsze niż myślałem. Ale nadal jest bardzo okej. I pytanie, co będzie pierwsze? Proszę, pierścień. No nie, tarczka. Nie, żeby to było coś złego, że tarczka, bo w sumie i tak potrzebujemy się obronić. Ale gdyby to był pierścień, to bym zyskał tyle siły, że po prostu łocho-łeła, delikatnie mówiąc. Dobra. Tak czy inaczej jest różdżka, która trochę nas powinna podleczyć, więcej tarczek. Nożyk, który wyeliminował cel, pierścień. No to jest piękne. Okej, bomba chce wybuchnąć. To jest trochę logiczne, patrząc na to, że to jest bomba. Ale tak. Mamy dwie rundy na pozbycie się bomby. I co mamy? Sztylet. Dobrze. Świetnie. Okej. Wygraliśmy to. Tylko złapać spinacza albo noża. No niestety. Jeszcze nie teraz. Ale teraz mamy dosłownie dwa chwytaki szansy na jakąkolwiek rzecz atakującą. Więc... no po prostu wygramy. I naprawdę. Chyba będziemy musieli kontynuować na normalnym, bo im dłużej myślę, tym bardziej zauważam, że te chwytaki tam dalej trochę wariowały. Karta kredytowa? Nie wiem. Śmieszna rzecz, ale nie wiem. To nie. W sumie kredytówka jest jednorazową rzeczą na walkę. Weźmy, co sobie tam szkodzi. Próbuję jej użyć chociaż raz w każdej bitwie, żeby trochę podbić. Czemu by nie? I teraz tak. Proszę, żeby tarcza była pierwsza tym razem. Oczywiście różdżka będzie, bo jakby inaczej. I tak, 20. Da nam 10 siły, jeśli uda się chwycić energetyka. I pierścień, i energetyka, i jeszcze tarczka. Szkoda, że tarczka po energetyku, ale dobra. 15 siły, no to już mamy łatwe eliminowanie wszystkiego. Co to jest? Kiedy to podniosę, to dostaję truciznę. Nie najfajniej, ale dobra. Tak czy inaczej, musimy to musimy tutaj brać, bo widzę, że kredytówka i chociażby nie, szkoda. Gdyby kredytówka raz dwa się użyła, to byłoby pięknie. Szkoda, że nie, ale no, przeżyjemy. I muszę przyznać, pierwszy raz udało się jakiś naprawdę łatwy build zrobić, który będzie sobie radził. Po prostu łapiemy pierścienie, a potem polegamy głównie na kocie. Jak uda się zaatakować coś, to świetnie, jak nie, no to... na szkodę zawsze będzie nas tutaj ratował, jeśli kiedykolwiek będzie taka potrzeba. Ale teraz, uwaga, joink! Oczywiście, że same tarcze, bo jakby inaczej. Chociaż może... może to dobrze? Próbujmy energetyka. Niestety dostaliśmy zatrucie i nie ma energetyka. Ale nadal jest różdżka, która jeszcze można wyleczyć, tak? Ponad to, co tutaj otrzymamy. Próbujmy ją złapać. Jeśli się to uda, to chyba wygraliśmy nawet. No chyba, że bez jaj, że to się pierwszy użyje. Nie, to też śmieszne. Złapałem to tak, że podwójne zatrucie mi weszło. Na szczęście nie zmienia to faktu, że teraz tutaj te nożyki już powinny to wykończyć totalnie. I tak, wykończymy. Pięknie. Dodatkowa świnka z kaplonką, czemu nie? I pójdźmy na Mofaniana, bo wydaje mi się, że to był ten taki bardziej znośny. Ja nie wiem, czy ktoś wie, o co chodzi. To jeden z nich miał odbijanie ataków z powrotem w nas. Drugi tego nie miał i wydaje mi się, że to Mofaniel właśnie tego nie miał, więc dlatego na niego idziemy. Jaka jest prawda, to nie mam pojęcia. I dobrze. Skarbonka po raz pierwszy się użyła. Tam pierwszy raz się złapała, więc dobrze. I teraz, okej. Pierwsza runda, nic się nie dzieje, więc standardowo.
Próbujemy zdobyć jak najwięcej tarcz. Jedna tarcza. Ale i tak nie jest źle. I okej, kredytówka, jak ją zwykłem nazywać, się ulepszyła. Teraz tak, energetyk. Co by było, nie było, dostajemy co najmniej 5 siły z niego, więc już się opłacił. I teraz tak... No nie, jednak to był ten dziad. To był ten dziad. Z drugiej strony coś bardzo innego, fajnego będzie robił. Ale tak. Jeśli się uda jak najwięcej teraz tych tarcz nazbierać i energetyka bez atakowania, to będzie pięknie. Nie, 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 nożyki! Sio, sio! Psik. O nie. Ale okej. I tak dostajemy dużo fajnych rzeczy. I to jest to właśnie fajne, o czym mówiłem. Daje nam lawę. A lawa zmienia nam te rzeczy, te brudy, te kurze w... Uwaga, uwaga, no atakujący kurze, więc... To by się nie działo, to no. Mamy teraz potencjał do robienia fajnych obrażeń. Co prawda będziemy się jakby bić sami w siebie, jak będziemy ich robić za dużo. To podwójnie, bo każdy uderzenie kota, które jest w tym wywołane, też znowu do nas wraca. No a potem jest właśnie taka chwila jak ta, kiedy on tego nie ma. Więc możemy spokojnie przejść do pełnej ofensywy, nie bojąc się o nic. I teraz tak, różdżka, proszę. Dziękuję. I tak, już właśnie podwójnie, każdy bije 12, bo mamy 10 siły, normalnie byłyby 2. I no, widzicie chyba już. To jakie? I na przykład już zapamiętam, że do mofa nie ranie idziemy, jeśli nic trzeba będzie. Nie lubię dziada. Chyba, że druga, jak być, ma też to miała. Bo mogę nie pamiętać. I tak, teraz znowu będzie chciał to zarzucić, więc... Przydałoby się jak najwięcej damage'a w tej rundzie zadać. Gorzej tylko, że to co głównie bił nas damage jest przykopane innymi rzeczami. Ale dobra, różdżka się podwójnie użyła, chociaż tyle dobrego. Więc tak. Jest to ryzykowne, ale spróbujmy złapać tarczki. Chciałem z energetykiem tarczki. A, no niestety. Gdyby się udało, to byśmy mieli teraz dużo więcej siły. Okej. Próbujmy jak najspokojniej, jak najdelikatniej. Energetyk podwójnie, no, zmarnowany, ale nadal blok jest. I łapać po prostu dosłownie. Nawet bardziej. Skip turn. Okej, teraz on chce nas zaatakować poważnie. Bez złapania tych brudów chyba się nie uda, więc... Po prostu spróbujmy jak najwięcej tarcz. Kurczę, jeszcze brud podwójnie się użył. Sami się ubiliśmy. No, nie wierzę. Sami się ubiliśmy. Wow. No cóż. Ciekawy finał. Tak czy inaczej, jak widzicie, Felina jest całkowicie inna niż pozostali, jeśli chodzi o swój sposób gry. I tak... Aby było na tyle w tym epizodzie. W następnym... Może spróbujemy sobie Counta Klaukula. Albo Benny'ego Beavera. Co to w ogóle jest? Zaczynasz każdą walkę z Tamą i 4 siły. Twoje życie zmniejszą 30. Jak działa Tama? Używa drewniane przedmioty, by zwiększać blok o twoją siłę. Dostajesz jedną siłę za każdym razem, kiedy dostaje obrażenia. Zwiększa się jej życie o 3, jeśli przeżyje walkę. Kurczę, to może być ciekawe. Dobra. Jeszcze pomyślę, ale jednym z tych dwóch, a tak czy inaczej na ten moment. To by było na tyle. No i mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. I tak, no. Definitywnie jeszcze zajrzymy do Dungeon Crawlera. I to jeszcze w demku. O tak, żeby nie było, pełną wersję też planuję. Albo dogadać się z deweloperem, żeby załatwić kluczyk. Albo samemu zakupić, żeby tylko w co grać, bo definitywnie tego nie przegapię. No ale dobra, już naprawdę starczy mojego paplania, więc no trzymajcie się i hej hej.